Proszę. Dzień dobry. Trenerze, mam pytanie o Kubę Kosyckiego, bo wczoraj nie było go w składzie i to jest wina jakiejś kontuzji, czy po prostu pana decyzja? A jeśli tak, to dlaczego go nie było w składzie? He felt a little bit in training 2 days ago, according to our doctor. This is something that is normal after an operation as he had in the winter. A little bit of scar tissue, and it could happen any day, any time after the operation. It did happen 2 days ago, or 3 days ago, 2 days ago. So it was a little bit sore yesterday. We didn't want to risk it. He should be okay for Sunday. Trener powiedział, że to wszystko wydarzyło się 2 dni temu, kiedy Kuba powiedział, że coś jest nie tak. Natomiast nasz doktor stwierdził, że jest to normalny objaw po tej kontuzji, którą Kuba miał wcześniej. Wydarzyło się to właśnie 2 dni temu. Nie chcieliśmy ryzykować, ale na niedzielę powinno być już wszystko w porządku. Kuba powinien być gotowy do gry. To jeszcze drugie pytanie o Arkadiusza Piecha, bo Ruch Chorzów to jest dla niego były klub i bardzo ważne miejsce. Czy to będzie miało jakiś wpływ na to, że może dostanie swoją szansę? Well, it's not going to get the chance because he's played in Ruch before. He will get the chance to play if we think he's the best for the team. And it will be the best team we have to play. And it's going to be competition for places. He's in the squad, and then of course the team selections will be known on Sunday. So we are looking to find the right team, the best team for us to of course be able to win the match. It's extra class is very very important for us. Like I said yesterday, we want to win it for the third time in a row for this club, and to do that you need to win as many games, or you need to win many, many games. So Ruch has had some troubles this season. It's strange because last year they had a very, very good season. Finished high up in the table, qualifying for Europe, and maybe to play in Europe and in extra class at the same time has given them some that they lost a little bit of their quality to be able to win matches in extra class like they did last year, because most of the players are the same and most of the games they played have been quite even, but again we look mainly for ourselves. We know when they won last year, it was a game we more or less dominated from start to finish, but one of those games where we didn't win. And it would have been the same yesterday if Pogon had scored another goal and won 2-1, it would have been similar. So we focus on ourselves, we want to play well, we want to do everything we can to win, and we look forward to the game. To, że Arek grał w Ruchu Chorzów, nie jest powodem, żeby go wystawiać, a żeby na niego postawić. Powiedział, że trener zdecyduje, żeby zagrał, jeśli to będzie najlepsze rozwiązanie dla naszego zespołu. Cały czas jest ta konkurencja w składzie i oczywiście skład będzie znany dopiero w niedzielę, ale na pewno to będzie najlepsza drużyna, która będzie mogła wygrać w tym spotkaniu. Trener podkreślił, że jak już powiedział kilkukrotnie, ekstraklasa jest naprawdę teraz dla nas najważniejsza. Chcemy zdobyć 3 raz z rzędu mistrzostwo Polski. Żeby to osiągnąć, trzeba wygrywać tak dużo meczów, jak tylko to możliwe. Ruch rzeczywiście ma teraz pewne problemy. Jest to trochę dziwne, ponieważ ubiegły sezon był dla nich naprawdę bardzo dobry i pełen sukcesów. Znaleźli się w górze tabeli, kwalifikować się do gry w europejskich pucharach. Może to rzeczywiście był powód tej obecnie słabszej formy, bo grali
ci sami zawodnicy, natomiast my skupiamy się na sobie. Jeśli chodzi o ten ostatni mecz przeciwko drużynie z Chorzowa, to my dominowaliśmy przez całe spotkanie, ale niestety nie było niekorzystne, bo przegraliśmy. I ten mecz wczorajszy mógłby podobnie wyglądać, gdyby to Pogoń zdobyła jeszcze jedną bramkę. Natomiast my na pewno chcemy wygrać to spotkanie i już nie możemy się go doczekać. Hi, coach. There was a change of the coach in Ruch Chorzów. Jan Kocjan was replaced by Waldemar Fornali, but they still couldn't win a game. They lost two games with Cracovia and Corona. As you analyzed Ruch, do you see any differences in their play under the new coach? They only played two games against Cracovia and Corona, two even games, and they have not changed dramatically. But small adjustments. I think it's a little bit too early to make big conclusions about changes in playing style and philosophy. Like I said before, I thought Jan Kocjan did a very, very good job at Roch, so of course surprised by the change, but that is Roch's decision to decide. At least he's in a good club now with Bogum and can still work as a coach. We have mainly focused on ourselves for this game, I think. We know we want to develop our game, we want to maybe make some changes for the game, and we want to of course win the match. We have some players that plays out. We even have Christian Bielik away playing for the Polish under 17 against Liechtenstein and Estonia and Georgia this week. So shame for him, because he probably would have started another extra class game on Sunday, which he is not going to do now. They should really fix this under 17. International dates on a completely different days, because it's not good for us as a club. We have 5 games in 2 weeks and we miss a good player. There should be room to make sure that this did not happen, but there isn't. And now we're further in the cups as well with the Polish Cup, and the fixture list after Christmas is going to be interesting if we go through in the Europa League, because I'm not too sure if there are too many dates available to play. So there could be some good fixture list coming up after Christmas. But we will focus on every game as it comes. And again, there will be players who play on Sunday who are tired but have to play. And have to do their very, very best. And there will be players who are fresh and giving a chance to play and have a lot of energy. So for us it's to find the right balance. But playing extra class of games for Legia is always very, very important. It's always a high thing, and it should be, no matter how many games you played last week, you should still be motivated and ready to go. Even if your muscles are a little bit tired, you should go. But having said that, these players are so fit, and the extra time we played against Pogon, the tempo and the intensity for that extra time was more like a restitution training. So I'm not too bothered with that, those extra half an hour. Maybe it's actually good for us, because we can have a proper restitution. But having said that, to play 5 games in 2 weeks is, of course, not easy for anybody to do. And that's why you need big squad and players who can come in and do well, like we have been changing the team, and which we will also be doing for Sunday. Pytanie dotyczyło głównie zmiany trenera w drużynie Włochoszów. Trenerem jest teraz Waldemar Formalik. Czy są jakieś różnice? Ten powiedział, że ta drużyna zagrała z nowym trenerem tylko 2 mecze i rzeczywiście były te mecze przegrane z Krakowią i Koroną. Natomiast nie ma jakiejś dramatycznej zmiany, są to może jakieś małe detale. Za wcześnie by mówić o zmianie całej filozofii gry.
Jan Kocjan rzeczy naprawdę zrobił bardzo dużo dobrego w tym ruchu chorzów. Został zwolniony, ale to była oczywiście decyzja tamtego zespołu, tamtego klubu. Teraz jest spokojnie, może się realizować w dobrej drużynie. Natomiast my skupiamy się na sobie, chcemy cały czas się rozwijać, wygrywać kolejne spotkania. Możemy mieć mały problem, ponieważ nie możemy skorzystać ze wszystkich naszych zawodników. Nawet Krystian Bielik jest obecnie na zgrupowaniu kadry U17, grając spotkania z Liechtensteinem i Estonią. Powinna nastąpić pewna zmiana, ponieważ gramy teraz 5 meczów w 2 tygodnie i nie możemy skorzystać z bardzo ważnego dla nas zawodnika, który normalnie by pewnie zagrał, i musimy być pewni, żeby znaleźć odpowiedni termin rozgrywek. Ciekawa będzie sytuacja teraz po świętach, jeżeli awansujemy do Ligi Europy, jak te mecze zostaną ustalone korzystnie. Oczywiście zawodnicy mogą być zmęczeni, musimy znaleźć odpowiednie proporcje, żeby jednak byli gotowi do każdego spotkania. Gra widzę jest dla nas oczywiście bardzo ważna i bez względu na to, ile meczów rozegramy, jak zmęczone będą te mięśnie, to musimy być w pełni gotowi. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, to tempo w dogrywce jednak nie było tak wysokie, żeby trener miał powody do zmartwienia. Przypominało to raczej rozruch i może to wyjdzie z korzyścią dla nas. I trener jeszcze raz podkreślił, że gramy 5 spotkań w 2 tygodnie. Nie jest to dla nikogo dobre, ale niestety musimy się z tym uporać. Dziękuję. Jeszcze, przepraszam, zapytam. Ostatnie pytanie, bo zaraz. Dobrze. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałem zapytać, na jakiego zawodnika ruchu chorzów będzie pan uczulał swoich zawodników? Yeah, good season last season. A bit more or less the same players. They have not had the best starts this season. But they have talented players, we know. Staszynski, of course, is a very, very good player. And they have some experienced players as well. But again, we know them well because we played them last year, and mostly the same players. For us, is the most important thing what we do ourselves. You know, if we can find the quality, play to our best level with the tempo and the rhythm and the timing and the movement, and the attacking play, you know, we will have a good game, and for us that is always the most important. Jeśli chodzi o tych zawodników, to trener podkreślił, że było tym, że ubiegły sezon był dla nich naprawdę pełen sukcesu. Grali prawie tymi samymi zawodnikami, którzy są bardzo utalentowani, doświadczeni i my naprawdę znamy ich bardzo dobrze. A najważniejsze by skupić się tylko i wyłącznie na naszej grze, realizować wszystkie założenia taktyczne. Jeszcze jedno pytanie. One more question? Hubert Bugaj, TVP Sport. Many teams in our league plays well, like Śląsk, Jagiellonia, Wisła. Do you feel the pressure from this team? You always feel the pressure. I don't know if I think it's good for the Polish league that there are more teams fighting to compete to win the championship. Last year, in the end, it was Ostrów Lech. Wisła was doing really well before Christmas last year, and then they faded. Śląsk had a difficult season. I think now Jagiellonia is coming as well. I think with Śląsk, Jagiellonia, Wisła, Lech. It's good that there are more clubs who can compete. It makes the league more interesting, and more teams can take points of each other, which is good for us because we play many matches. It would have been more. So we also had the after the season. We had the final 7 games, where you have to, which is also a little bit special. So. If you look at the number of games we will play this season, if we go through from the Europa League as well, now we're further in the cup, it's going to be unbelievable. With the cup also playing home and away after Christmas, I don't understand that. So I think it must be the only country in the world where you have 2 legs in the quarterfinal and the semifinal. It should only be one game deciding, because
if you're competing in Europe and you're playing in the league and you got this extra 7 games after the season as well, is you need a big squad, you know, and you need good players who are able to play many, many matches. And with us playing qualification for Champions League since middle of July and finishing in the middle of December, many, many games, and then we know what's going to happen after Christmas if we go through from Europa League. It's been many matches, good to play, good for the players, but of course to keep the same level of quality at the highest, very, very highest level, it's going to be difficult in every game. But that is the league, what the league is about. You don't, it's not a sprint, it's a marathon. And for us to be able to compete and looking at each game as it comes and plan for that, I think has been good so far, and we have to be very, very good at it in the next few months as well. Gdy chodzi o nas, chodzi o naszych konkurentów z Lice, trener powiedział, że jest to naprawdę dobrze dla naszej ligi, jeżeli jest dla zespołów, które między sobą rywalizują. Jest to dobre dla polskiej ligi. W końcówce ubiegłego sezonu zostaliśmy tylko my i Lech. Wisła przed świętami prezentowała się dobrze, ale później już było dużo gorzej. Śląsk w ubiegłym sezonie miał sporo problemów, natomiast Jagiellonia w tym sezonie bardzo dobrze się pokazuje. Dzięki temu liga jest ciekawsza. I co dla nas ważne, te zespoły mogą sobie nawzajem odbierać punkty. Czeka nas po zakończeniu jeszcze runda finałowa i to też będzie miało odpowiednie przełożenie. Natomiast jeżeli patrzeć na liczbę tych spotkań, jeśli uda nam się osiągnąć sukcesy na wiosnę, będzie to naprawdę niewiarygodne. Tutaj trener jest zdziwiony sytuacją w polskich rozgrywkach Pucharu Polskich, kiedy jest dwumecz w 1/4 i w półfinale. Powinien być to tylko jeden mecz, ponieważ jeżeli jest jeszcze Liga Europy, tak jak zakładamy, jest Polska Liga, jest jeszcze dodatkowa runda finałowa, no to naprawdę pojawiają się pewne problemy. My musimy być przygotowani, w połowie lipca rozgrywamy kwalifikacje Ligi Mistrzów. Jest to rzeczywiście dobre dla zawodników, ale by utrzymać cały czas ten najwyższy poziom jest naprawdę bardzo ciężko. Ale rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że Liga to nie jest sprint, ale maraton i skupić się na każdym kolejnym spotkaniu i wypaść jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witamy Państwa przed konfrontacją z Ruchem Chorzów. Z nami zawodnik pierwszego zespołu, kluczowy zawodnik, Michał Kucharczyk. Prosimy o pytanie. Michał, dwa pytania. Wczoraj po meczu trener Berg zapewniał, że ta dogrywka nie będzie miała jakiegoś zgubnego wpływu na Waszą formę fizyczną w kolejnych meczach. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy myślisz, że te dodatkowe 30 minut mogą wpłynąć niekorzystnie na Waszą formę w meczach z Ruchem Metalistym i Pogonią w Lidze? Powiem tak, jesteśmy dopiero niecałe 14 godzin po meczu. Na stan teraźniejszy no, odczuwam trochę ten mecz, nie tak jak inne pozostałe. Jednak myślę, że jesteśmy na takim poziomie przygotowania fizycznego i ogólnie odnowy biologicznej tutaj w klubie, że będziemy spokojnie w stanie rywalizować przez pełne 90 minut w kolejnych spotkaniach. Dzięki. A jeszcze mam pytanie o... Bo ostatnio dużo pochwał było pod Twoim adresem. Rzeczywiście grałeś fantastycznie. Wczoraj trochę krytyki. Jak ją przyjmujesz i jak w Twoich oczach ten Twój wczorajszy mecz wygląda? Czyli trzeba podejść do tego na spokojnie. W tylu spotkaniach może się w końcu przydarzyć jeden słabszy mecz. Zdarzył się wczoraj i nie ukrywam tego, bo nie zagrałem wczoraj na miarę formy, na którą w tym momencie jestem, którą prezentuję od początku sezonu. I myślę, że dobrze, że to stało się teraz, a nie w jakichś ważniejszych spotkaniach. Michał, mówisz, że wczoraj zanotowałeś słabszy występ, ale tak naprawdę nie było tak źle. No, przede wszystkim zasuwałeś od linii do linii, to od pierwszej minuty do 120, tak patrzę sobie, 60 minutami to zasuwa gdzieś tam przy linii, 90 zasuwa, 120 zasuwa.
Ty się jakoś specjalnie przygotowywałeś inaczej niż w poprzednich sezonach do tych rozgrywek teraz, czy latem, czy skąd się bierze taka wyjątkowa wydolność i siła u Ciebie w tym sezonie? Czy może co do wczorajszego meczu, to zostawiam na tym, że właśnie biegałem i przeszkadzałem rywalom, a co do tego przygotowania, to nie, przygotowywałem się ogólnie tak jak wszyscy z całym zespołem, jednak są zawodnicy, którzy dysponują dosyć dobrą wydolnością fizyczną. Ja należę do grona tych zawodników, z czego jestem bardzo zadowolony, bo to pozwala mi, tak jak wspomniano, przez 120 minut zasuwać od linii do linii. Wczoraj wychodziliśmy ze stadionu około 1 w nocy i okazało się, że na bocznym boisku ci, którzy nie grali, mieli trening. To częsty sposób u trenera Henninga Berga, że jakby taki trening wyrównawczy dla zawodników, nawet w środku nocy? Czasami się zdarza, że w środku tygodnia, jeśli gramy mecze, trener dla grupy, która nie wystąpiła w spotkaniu albo nie znalazła się w 18 meczowej, mają taki wyrównawczy trening, aby byli przygotowani, gotowi do gry do następnego spotkania. Hubert Bugaj, TVP Sport. Ja chciałem się zapytać, dobrze gra w ostatnich tygodniach Śląsk, dobrze gra Jagiellonia, dobrze gra Wisła, są bardzo blisko Was w tabeli i chciałem się zapytać, czy czujecie jakąś presję z ich strony, czy w ogóle się nie oglądacie na wyniki rywali, tylko skupiacie się na swojej grze? Nie możemy się skupiać na wynikach rywali, bo tak naprawdę Mistrzostwo Polski jest zależne tylko od nas i jeśli my będziemy wygrywać nasze spotkania, to nie będziemy musieli patrzeć w tabelę, ile mamy punktów przewagi, ile mamy straty, bo będziemy cały czas na tej pozycji lidera i to nas tylko interesuje. Przed Wami teraz mecz z Ruchem. W zeszłym sezonie była porażka z Ruchem 1-2, ale i tak się cieszyliście, bo przed meczem zdobyliście Mistrzostwo Polski, także chyba dobrze Wam się kojarzy ten przeciwnik. Nie oszukując, z Ruchem u nas ogólnie gra się tam jakoś nie pod nasze dyktando, jednak musimy też wziąć pod uwagę teraz, że w Ruchu dużo się zmieniło i zobaczymy, z jakim nastawieniem przyjedzie do nas Ruch, jakim wyjdą składem, jakim ustawieniem. Wszystkiego dowiemy się najprawdopodobniej jutro. Więcej informacji będziemy wiedzieli na ten temat i no wiadomo, gramy na własnym stadionie, nie będziemy chcieli postawić nasze warunki i spokojnie zdobyć 3 punkty. Wczoraj była ta dogrywka z Pogonią, teraz w przeciągu tygodnia macie przed sobą 3 mecze, jest dużo kontuzji w zespole. Trener nie może rotować składem tak jak na początku sezonu i czy to będzie bardzo ciężki okres dla Was, czy w ogóle się nie obawiacie tego tygodnia? Nie oszukujmy się, że jeśli chcemy grać na wysokim poziomie i zdobywać mistrzostwo, Puchar Polski, czy grać na europejskiej arenie, to musimy być przyzwyczajeni do rozgrywania ciężkich meczów co 3 dni i wiemy, że jesteśmy w stanie grać przez pełne 90 minut na pełnych obrotach w każdym spotkaniu. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i nie obawiamy się tego, że w którymś momencie może zabraknąć się. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Panie Michale, proszę jeszcze 2 słowa powiedzieć o samym Ruchu Chorzów, bo tam jest nowy trener, wiadomo, Waldemar Fornalik. Na co jesteście przygotowani, na kogo najbardziej musicie uważać i na jaką taktykę jesteście przygotowani? Może tak. To ja może tak szybko sprostuję. No, pytanie wcześniej powiedziałem, że tak na razie skupialiśmy się na meczu z Pogonią, a co do meczu z Ruchem, to siądziemy jutro i na spokojnie trenerzy i sztab przekażą nam podstawowe informacje na temat Ruchu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Długa dyskusja, Michał wyczerpał temat. Za chwilę kilka słów o trenera Berga.